Faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby pochwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu wystawiacie mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał: Czy jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Oto słowo Pańskie. Kochani, obiecałem, że napomknę o tym na początku, to robię, że ta homilia, ona będzie trochę utkana z myśli i refleksji studentów. Dzisiaj wróciliśmy z weekendu integracyjnego. Poza tym, że się świetnie bawiliśmy, to też był czas na modlitwę i dzisiaj rano rozważaliśmy słowo. I dużo fajnej inspiracji dostałem. Może nie będę wskazywał, kto co dokładnie powiedział, bo to nie o to chodzi, ale fajne jest to, że ta homilia dzisiaj też wypływa gdzieś z doświadczenia wspólnej medytacji. Żeby lepiej zrozumieć tę Ewangelię, bo ona jest trudna i też to dzisiaj zobaczyliśmy, kiedy medytowaliśmy to słowo, że no tak trochę trudno ją zrozumieć, o co chodzi, nie? Jakby o co chodzi tym, którzy do Jezusa przychodzą. Bo to jest Ewangelia o tym, że nie chodzi o ten problem, który oni stawiają przed Jezusem, tylko chodzi o to, że to Jezus był problemem dla ludzi, którzy się z Nim konfrontowali. No ale żeby zrozumieć kontekst tego słowa i jego znaczenie, to tutaj mały cytacik. Zadane pytanie było w istocie podstępną pułapką. Jeśli Jezus odpowie twierdząco, straci twarz i pobudzi do gniewu tłum, który poprzedniego dnia witał go z entuzjazmem w bramach Jerozolimy jako Mesjasza, syna Dawidowego. Jeśli zaś odpowie, że podatku nie należy płacić, wówczas Herodianie, przedstawiciele marionetkowego dworu Heroda, oskarżą go o polityczne wichrzycielstwo i sprawą zajmą się Rzymianie. Faryzeuszom nie zależało na rozwikłaniu postawionego problemu, ale na tym, by wciągnąć Jezusa w pułapkę i go skompromitować. Nie interesowała ich prawda, ale rewanż za poprzednie nieudane polemiki i zniszczenie przeciwnika. Więc jeszcze raz powtórzę, ci, którzy gadają z Jezusem dzisiaj w tej Ewangelii, oni doświadczają tego, że to Jezus jest dla niego problemem. I kompletnie im nie chodzi o to, o co pytają. Słowo Boże po to jest, żeby się w nim przejrzeć. No i znowu robimy to dzisiaj, żeby to słowo nam pokazało, czy przypadkiem nam blisko nie jest do tych faryzeuszy i do tych Herodianów, czy też no, jakiejś takiej postawy, jak oni mieli w nas, nie ma. I takie dwa konkrety przede wszystkim, jak dla mnie, wychodzą z tej Ewangelii. Pierwsza rzecz, w ogóle bardzo ciekawe. Ci, którzy przychodzą do Jezusa, mówią: wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. To są ludzie, którzy wiedzą, ale kompletnie z tym nic nie robią. Oni wiedzą, że Jezus dobrze gada, mówi prawdę, że coś tam naprawdę w nim jest, że to jest znaczące, co mówi, ale oni wolą trwać we własnej obłudzie. Takie, wiecie, takie mówienie: wiem, ale nie zrobię. Liczy się dla mnie to, co ja myślę. Nawet jeśli Pan Bóg daje mi konkretne znaki, to ja przecież wiem lepiej. Jezus obnaża po prostu ich myślenie, myślenie ich serca i pokazuje, jak bardzo oni Jezusa nie chcą słuchać. No i ja w sobie takie coś dostrzegam, przeglądając się w tym słowie, że mam takie momenty, kiedy ja dobrze wiem, do czego mnie Bóg zaprasza, co mi mówi, co mówi przez nauczanie Kościoła, co mówi mi przez
swoje słowo. I co? No i nic, o. Niech se mówi. Wiem, ale nie zrobię. Albo jak to powiedział dzisiaj Michał, to takie, wiecie, Pan Bóg coś ci mówi, a ty mówisz, no tak, ale no nie wiem, to zaliczymy do lekkich rzeczy, nie? Jakby robisz coś naprawdę konkretnego w życiu, ale sobie mówisz, a to w sumie nie ma problemu, to co tu się przejmować? Wiem, ale nic z tym nie zrobię. To pierwsza rzecz. I druga rzecz. Kiedy Jezus im odpowiada, oddajcie Cezarowi to, co Cezara, Bogu to, co Boga. W ogóle cudowne to jako dygresja, może nie dostanę po głowie, że Jezus w ogóle się nie angażuje w politykę. To jest dobre słowo dla tych wszystkich, którzy uwielbiają z tej strony czy z innej agitować politycznie i mieszać Boga do polityki w takim sensie, że wycierać sobie twarz Bogiem, żeby tylko swoje tam poglądy przekabacić. Jezus pokazuje coś innego. Jakby pokazuje, ułóż sobie w życiu priorytety. To, co należy w twoim życiu do Boga, to Jemu oddaj. A to, co jest po ludzku ważne, konkretne do załatwienia, no to oddaj. Rozsądzaj, badaj sumienie, rozwijaj swoje sumienie. Nie mieszaj i nie przestawiaj priorytetów. Myślę, że tak przekładając to już na nasze takie totalnie życie, to można powiedzieć, że Bóg zaprasza do tego, żeby nie oddawać ludziom tego, co należy do Boga. A czasem to robimy. Na przykład oddaję jakiemuś człowiekowi swoje totalne zaufanie, że wszystko od niego powinno zależeć. Że on jest w stanie zapewnić mi wieczność. Że on jest w stanie mnie zawsze i wszędzie uszczęśliwić. No nie robimy tak czasem. Nie zdarza się tam tak wam czasem w relacjach, że oddajemy człowiekowi coś, co kompletnie do niego nie należy. Na przykład robimy z niego właśnie Boga. Ale możemy i odwrotnie. Nie oddajemy ludziom tego, co im się należy. Na przykład swoim przyjaciołom nie oddaję właściwej ilości czasu, która im się należy. Bo przecież oni potrzebują mojego czasu, potrzebują mojej osoby. No byłoby to dziwne, gdybyś ty, mając rodzinę, której winien jesteś swój czas, uwagę, miłość, byś siedział 20 godzin w tej ławce. Nie? Siedzi taka matka kościoła 20 godzin dziennie w ławce. Wszystkie modlitwy odmówione, a w domu Saigon. Jakieś totalne pomieszanie. Ci ludzie, którzy przyszli do Jezusa, to ludzie, którzy no, mają po prostu bajzel w sercu. Bajzel w sercu. I ta Ewangelia jest nam dana po to, żeby też popatrzeć, czy ja nie mam bajzlu w sercu. Albo jak to się mówi w Poznaniu, gimela, tak? Dobrze kojarzę? Gimela, nie? Może masz gimele w sercu. Warto zastanowić się też nad swoim nastawieniem do Jezusa. Czy przychodzę do Niego ze szczerą intencją poznania prawdy? Czy słuchając Go i modląc się, jestem gotów zmienić zdanie i się nawrócić? Czy może chodzi mi tylko o potwierdzenie moich racji, z których nie mam zamiaru rezygnować? Słowo Boże może w nas czasem obnażyć ukrytą hipokryzję nie po to, by nas potępić, ale wyzwolić. No mi to słowo pokazało, że jestem hipokrytą. Nie może takim stuprocentowym, ale zdarza mi się nie robić tego, do czego mnie słowo zaprasza. Zdarza mi się nie oddawać Bogu to, co się Jemu należy, mieszać priorytety. Ale na szczęście do Jezusa zawsze mogę wrócić i słuchać Go dalej. I czuł się też do tego zaproszony. I to tyle, co nam dzisiaj, mi przyszło. Amen. Proszę bardzo.